Cześć wszystkim w kolejnej części. Na początek, tak, poza tutorialem zrobiłem sobie, chciałem coś sprawdzić, więc zrobiłem model low poly z tego elementu. I się okazało, że te dziury zabierają prawie że połowę trisów z całego tego elementu, więc postanowiłem, że zakleję po prostu te dziury później na modelu low poly. Na teksturze zrobię po prostu czarną plamę. Myślę, że efekt będzie podobny, a zaoszczędzimy dużo trisów. Więc na początek zakleimy te dziury. A zanim to zrobimy jeszcze, żeby było szybciej, po prostu usuniemy połowę. Żeby to zrobić, jeśli teraz zaznaczymy sobie, zaznacza nam się cały ten kółko w środku. Więc musimy zaznaczyć środkowy werteks na dole, na górze. Tu zjeżdżamy w dół, klikamy connect, widzimy, że nam połączyło. Teraz możemy usunąć tą połowę. Teraz, żeby szybko zakleić te dziury, tak, zaznaczanie border i przeciągamy przez te wszystkie dziury. Nie wyszło, bo zaznaczyło nam też to z tyłu. Żeby tego uniknąć, włączcie sobie tą funkcję window crossing. Dzięki temu zaznaczy nam tylko te elementy, które w całości znajdują się w tym naszym prostokącie. Klikamy delete, znowu zaznaczamy, klikamy delete i znowu zaznaczamy. Teraz zjeżdżamy w dół, klikamy cap, żeby to wypełnić. Teraz musimy zaznaczyć te nowo powstałe poligony. Zaznaczamy z kontrolem. Dobra, teraz dajemy funkcję bevel. Powiedzmy 2,5 niech będzie. No, nie będzie półtora. Dobra, i teraz mając zaznaczone te poligony, kliknijcie sobie Ctrl i Edge. Wtedy zaznaczy nam automatycznie wszystkie te krawędzie. I prawym Extrude. Dobra. Zalepiliśmy dziury. Teraz zrobimy te zaokrąglenia. Najpierw tak, dodamy najpierw pionowe linie, żeby tak jakby oddzielić sobie ten środek od tej pozostałej części, więc dodamy jedną linię tu, drugą tu, później kolejne linie tutaj na tym zagięciu, gdzie się kończy to zagięcie, tu i tutaj, więc zaznaczamy, musimy wyłączyć tą opcję zaznaczenia. Dodamy sobie najpierw jedną krawędź gdzieś tu. Teraz drugą krawędź gdzieś tutaj. Teraz kolejną. Dobra. Teraz teraz tak, usuńcie sobie te krawędzie, zaznaczcie je najpierw. Dobra, teraz żeby je usunąć, możecie to zrobić klikając backspace, jednak w ten sposób możemy zobaczyć, że zostały nam tu werteksy. Więc lepsza opcja jest to kliknięcie Ctrl Backspace. Wtedy znikają nam też te werteksy. Teraz zaznaczcie sobie te poligony. Usuniemy je.
zaznaczymy tu krawędź jedną. Ściągniemy ją w dół. Teraz musi być na tej samej wysokości co ta krawędź, więc kopiujemy współrzędną Z. Klejamy ją tutaj. Teraz dajemy dwie krawędzie na środku i przesuwamy werteksy, żeby dopasować do zdjęcia. Dobra, teraz gdy to już mamy, stworzymy sobie, to możemy jeszcze wyprostować, aczkolwiek nie musimy, będzie ładniej wyglądać. Dobra, teraz wznaczcie sobie te trzy krawędzie. Wciśniętym shiftem przyciągnijcie, żeby powstały nowe poligony. Mając na zaznaczone krawędzie, kliknijcie sobie Collapse. Teraz musimy przesunąć ten vertex, żeby to była linia poligonowa, to pozioma. Dobra. Teraz z tej strony robimy to samo. Dobra, teraz musimy ten vertex mieć w osi tej X, musimy mieć na samym miejscu co tą, czyli kopiujemy współrzędną X, wklejamy ją tutaj, samo robimy tu. Dobra, teraz zaznaczamy krawędzie na dole 3. I kopiujemy w dół. Właściwie to, żeby było równo, możemy skopiować jeszcze współrzędną Z tego werteksa. Wkleić ją do tego. Dobra, teraz mamy zaznaczoną tą dolną krawędź, kopiujemy jej, znaczy tworzymy nową. Teraz wpisujemy współrzędną Z tego teksta na dole. I teraz do tego werteksa kopiujemy tą wartość X z tego. Dobra, i zrobimy to samo. Teraz od nowa akurat zostały jakieś, chyba po tej linii. No nieważne, powinniście też mieć te krawędzie, więc przesuniemy sobie tu. Dobra, teraz musimy połączyć te werteksy. Możemy tutaj zobaczyć, że są dwa. Więc żeby je połączyć klikiem prawym, let, wybieramy jakąś wartość, obojętnie jaką. Widzimy, że końcówka jest 3,8, tutaj jest 3,7. To samo robimy po drugiej stronie. Dobra, teraz musimy tak zaznaczyć sobie tą krawędź i tą. Musimy załatać tą dziurę. Możemy to zrobić wybierając. O, nie możemy. No dobra. Więc zaznaczamy sobie te dwie krawędzie. Zjeżdżamy do, klikamy Bridge. Teraz musimy dodać tutaj dwie krawędzie, więc zaznaczamy, a nie, jeszcze
Dobrze. Sobie zaznaczymy. Od razu możemy zaznaczyć po tej stronie. Dobra, klikamy prawym, extrude. Dobra, teraz ta krawędź jest nam niepotrzebna, więc klikamy Ctrl Backspace. Tutaj to samo. Tutaj i tutaj. Teraz tak, musimy połączyć vertexy tutaj i tutaj, więc możemy zaznaczyć tą krawędź i kliknąć collapse. To samo zrobimy tu. Dobra. Możemy trochę przesunąć ten vertex do góry. Dobra, teraz połączymy te vertexy. Czyli zaznaczamy je, zjeżdżamy w dół, connect. Dobra, teraz zaklejmy tą dziurę. Zaznaczamy te trzy krawędzie, te trzy krawędzie. Bieramy bridge. Tu robimy to samo. Dobra, teraz jeszcze musimy zrobić coś z tymi. Więc tak. Opcja, znaczy wchodzimy w vertexy. Klikamy prawy, wybieramy cut. Tworzymy dodatkowe linie. Dobra, teraz musimy połączyć te vertexy, więc znowu wybieramy tą krawędź, klikamy collapse. I teraz jeszcze ta krawędź została, więc znowu klikamy prawym cut, klikamy sobie tutaj. Jeżeli mamy, zaczniemy od krawędzi, ta pozioma linia jest troszeczkę dłuższa niż pionowa, jeżeli od vertexa, będzie to taki krzyżyk. Obie linie są tej samej długości. I teraz... O, coś. Musimy połączyć, czyli... Czyli inaczej, tak nie damy rady, więc zaznaczymy sobie tą krawędź. Klikamy ring. W sumie nawet lepiej. Dobra. I zaznaczamy vertex weld. No dobra. I jakaś jest skoszona. Co to tu powstało? Jakiś niepotrzebny. To wrzucimy. Idziemy dalej do... przepraszam. Dalej coś jest źle. Jakieś nam tu powstały gdzieś werteksy, których nie chcemy, więc zaznaczamy to wszystko. Nie, 2, 4, 6, 7. Tutaj powstał gdzieś werteks, którego nie chcemy. Idziemy ze są 4, widać 3, więc połączymy je. Pewnie jest tak samo. Dobra. Dobra, mamy zagięcie. Teraz jeszcze dodamy. Miałem wycinać te dziury, ale w końcu zrobimy je na końcu, bo one są tylko z jednej strony, a nie z dwóch, więc teraz tylko dodamy jeszcze te dziury. Żeby to zrobić, po prostu tak, zaznaczamy sobie tą krawędź, tą łączymy, znaczy dodajemy nową,
Teraz to samo w pionie. Dobra, teraz zaznaczamy te cztery poligony i te cztery. Klikamy prawym inset. Powiedzmy coś takiego. Teraz skalujemy to, żeby powstał mniej więcej kwadrat. Dobra, teraz zaznaczamy vertexy po skosie. Klikamy connect. Teraz to samo w drugą stronę. Wróć. No, co zrobiło? Dobra. Teraz zaznaczamy vertexy w środku. Klikamy prawym chamfer. Dobra, coś takiego. Teraz zaznaczamy te poligony w środku. Dajemy bevel. Dobra. Teraz jeśli macie zaznaczone te poligony, kliknijcie Ctrl Edge, żeby zaznaczył wam te w środku. Dodatkowo zaznaczcie sobie te. Kliknijcie Loop i prawym Extrude. Pierwsza wartość 0. I dobra, mamy dziury. No i to by było na tyle w tym filmie. Możemy dodać symetry. Pamiętajcie, żeby symetry dodawać przed Turbo Smooth, bo jak dodacie po, to wtedy będzie za muła kompa. Dobra, w następnym filmie pewnie dodamy tam szyny. Jeszcze zastanawiam się, jak to zrobić, bo to zawsze zjada dużo trisów. Ale już mam pomysł. I wytniemy te dziury i to będzie koniec tego elementu.